Maroko to wyjątkowo różnorodny kraj. Prawdziwa mieszanka kultur i tradycji o często bardzo długim rodowodzie arabskim, afrykańskim czy europejskim. Kraj, który zafascynuje każdego. Zanim wybierzesz się do tego barwnego i ciekawego państwa, poznaj jego historię, zabytki i najciekawsze miejsca. Położone w północno-zachodniej Afryce, Maroko ma niezwykle urozmaicony krajobraz. Na zachodzie kraj oblewają wody Atlantyku, na północy Morza Śródziemnego. Od Europy dzieli go cieśnina gibraltarska, która ma około 13 km szerokości. Kraj w większości jest górzysty. Nidziny zajmują pas nad Oceanem Atlantyckim. Tam też są piękne, rozległe, piaszczyste plaże. Od południowego zachodu na północny wschód ciągną się pasma gór Atlas. Na północy są to góry Er-Rif z wysokim na prawie 2,5 tysiąca metrów Jabal Indignati. Środek kraju zajmuje najwyższe pasmo nie tylko Maroka, ale i północnej Afryki, czyli Atlas Wysoki, którego najwyższy szczyt Tubkal ma 4165 metrów. Nawet latem szczyty tego pasma bywają pokryte śniegiem. Południe i południowy wschód to już kamieniste i piaszczyste tereny najsłynniejszej pustyni, czyli Sahary. Północna część Maroka ma klimat podzwrotnikowy, z śródziemnomorskim na północnych wybrzeżach, a południe to suchy i gorący klimat zwrotnikowy. Na wybrzeżach atlantyckich często pojawiają się mgły za sprawą zimnego prądu kanaryjskiego. Nie martw się, że nie zapamiętasz tych informacji. Wszystko znajdziesz w opisie pod filmem. Oprócz praktycznych porad umieściłem tam także linki do ofert wyjazdów, noclegów, biletów do atrakcji oraz wskazówki, jak uniknąć przewalutowań podczas płatności za granicą. Jeśli skorzystasz z jakiejś oferty, to wiedz, że dzięki temu wsparłeś rozwój mojego kanału. Historia Maroka, podobnie jak całej północnej Afryki, jest długa i dość skomplikowana. Przodkowie dzisiejszego człowieka pojawili się tu już prawie 200 tysięcy lat temu, ale dzieje historyczne zaczynają się 2000 lat przed naszą erą, gdy przybyły tu koczownicze plemiona Berberów. W XII wieku przed naszą erą swoje kolonie założyli tu Fenicjanie, którzy byli prawdziwą potęgą handlową. Część berberyjskich plemion na czele z największym plemieniem Maurów. W IV wieku przed naszą erą utworzyła Królestwo Mauretanii, które 200 lat później stało się częścią Imperium Rzymskiego. W VII wieku naszej ery Maroko podbijają Arabowie, co prowadzi do szybkiego przejścia ludności na islam. Wtedy też kraj przyjmuje nazwę Maghreb, co znaczy zachód słońca. Kolejne wieki to czas licznych wewnętrznych i zewnętrznych wojen, zmian panujących dynastii, a jednocześnie ciągłe budowanie potęgi państwa. Uprawa trzciny cukrowej, handel niewolnikami, solą i złotem, a także popieranie piractwa morskiego przynosiły spore zyski, co ułatwiało budowanie kraju. Nie brakowało też prób włączenia Maroka pod wpływy któregoś z europejskich mocarstw. Wielka Brytania, Francja czy Hiszpania niejednokrotnie podejmowały różnorodne działania, aby przejąć kraj. Na początku XX wieku Maroko dostało się pod wpływy francuskie, stając się francuskim protektoratem. Ta sytuacja nie trwała jednak zbyt długo, ponieważ już w 1956 roku kraj odzyskał niepodległość i od tej pory jest monarchią konstytucyjną. Ciekawostką jest fakt, że Maroko jest stowarzyszone z Unią Europejską. Starania o stanie się członkiem zostały przerwane ze względu na nierozwiązane konflikty z Saharą Zachodnią. Długa, ciekawa historia, a do tego bardzo zróżnicowana przyroda i świetne warunki do odpoczynku sprawiają, że w Maroku nie będziesz się nudził, nawet przez moment. Nie zawiedzie cię też stolica Maroka, Rabat, która jest ciekawym połączeniem tradycyjnej arabskiej kultury i nowoczesności. Historia Rabatu rozpoczyna się już w VIII wieku przed naszą erą, a nieco później Rzymianie zbudowali tu Sala Colonia, miasto, którego ruiny przetrwały, więc dziś możesz oglądać jego pozostałości znajdujące się na terenie twierdzy Szela, na obrzeżach Rabatu. Oprócz ciekawych zabytków zimą spotkasz tu sporo bocianów, które chętnie wybierają to miejsce na zimowanie. Większość miasta wciąż otoczona jest potężnymi murami pochodzącymi z XIII wieku. Przyjrzyj się bramom, szczególnie Bramie Wiatrów i głównej wjazdowej bramie do miasta, czyli Babu Daya.
zwróć uwagę na wysoką wieżę Hasana. Minaret, który jest jedyną pozostałością po niedokończonym meczecie Jakuba al-Mansura. Kres tej wielkiej budowli położyło trzęsienie ziemi w XVIII wieku. Dziś zobaczysz też las kolumn, które przywieziono tu z rzymskiego miasta Volubilis. Naprzeciw wieży znajduje się dużo młodsza budowla, czyli mauzoleum Mohameda V, który doprowadził do uzyskania niepodległości przez Maroko. Oprócz podziwiania misternych ornamentów, możesz zrobić sobie zdjęcie z którymś z wartowników ubranym w tradycyjny strój. Odwiedź Kasbę al-Udaya, twierdzę, która broniła portu. Pospaceruj po wąskich uliczkach i koniecznie wejdź do zjawiskowego ogrodu andaluzyjskiego pełnego pomarańczowych drzew i innych ciekawych roślin. Z twierdzy rozciąga się najlepsza panorama na Rabat i ujście rzeki do Atlantyku. Jeśli czas pozwoli, to zwiedź tutejsze muzeum archeologiczne z bardzo ciekawymi eksponatami, szczególnie z czasów rzymskich. Z kolei w Muzeum Sztuki Marokańskiej możesz podziwiać oryginalne stroje, instrumenty muzyczne czy biżuterię. Zajrzyj na targ dywanowy i któryś z licznych suków, na których obowiązkowo musisz coś kupić. Tylko nie zapomnij targować się o cenę. Około 150 km od Rabatu, w głębi kontynentu, leży cesarskie Meknes. To przepiękne, ufortyfikowane miasto oczaruje cię swoim urokiem. Z Meknes blisko już do Volubilis, fantastycznego stanowiska archeologicznego, gdzie z bliska zobaczysz, jak mieszkali starożytni Rzymianie. Choć na kilka godzin pojedź też do Fezu. Niesamowita stara medyna z wąskimi uliczkami, mnóstwem sklepików i rzemieślniczych warsztatów przeniesie cię do średniowiecza. Unikatowa jest także medresa Bu Inania, czyli szkoła koraniczna z XIV wieku. Prawdziwy klejnot arabskiej sztuki budowlanej i zdobniczej. Kunsztownie jest też ozdobiona fontanna, znajdująca się na placu Nejarine, najstarszym w mieście. Odwiedź też Pałac Królewski z XIX wieku. Jest on nie tylko ciekawy architektonicznie, ale są z niego najlepsze widoki na miasto i okolice. Koniecznie spróbuj tutejszego jedzenia, które uważane jest, jak zresztą cała kuchnia marokańska, za jedno z najlepszych na świecie. W Marrakeszu od razu poczujesz się inaczej. To miasto zdecydowanie różni się od Fezu czy Rabatu, bo jest zdecydowanie bardziej afrykańskie, pełne kolorów i gwaru. Niewielka obronna wioska, czyli Ksar, która powstała w XI wieku, szybko przekształciła się w równie dobrze chroniony murami duży ośrodek miejski. Już z daleka zobaczysz meczet księgarzy. Meczet Kutubija, którego minaret ozdobiony różnorodnymi masferkami ma aż 70 metrów wysokości. Równie ciekawe są meczet i medresa Alego ibn Dziusufa, które należą do najstarszych w mieście. Wyjątkowym zabytkiem są grobowce sadytów, czyli dwa mauzolea z XVI wieku przeznaczone dla potomków proroka Mahometa. Misterne zdobienia, niezwykła kolorystyka oraz oryginalna architektura sprawiają, że to miejsce zapamiętasz na długo. Przejdź się na plac Jemaa el-Fna, na którym spotykają się mieszkańcy, aby pogadać i poimprezować, więc zobaczysz tu na przykład zaklinaczy węży i kuglarzy, którzy bawią zebranych. Niedaleko placu znajduje się ciekawy pałac El-Badi, a właściwie to, co z niego pozostało. Jednak ruiny i tak robią spore wrażenie. Z Marrakeszu przejedź przez Atlas Wysoki do Ourzazate i Kasby Ait Ben Haddu. W kopalniach, które widzisz w pobliżu Ourzazate, wydobywa się między innymi rudy kobaltu, miedzi i manganu, a samo miasto jest znane z wytwórni filmowej, w której nakręcono między innymi Lawrence z Arabii czy U Gladiatora. W wielu filmach zagrała też Kasba Ait Ben Haddu, potężnie ufortyfikowana osada, fort. Mogłeś ją zobaczyć w Gladiatorze, Aleksandrze czy Klejnocie Nilu. Przyjrzyj się niesamowitej berberyjskiej architekturze. Tego założenia obronnego, które przez lata skutecznie broniło ludzi przed najazdami wrogów. Zagraj to jeszcze raz sam. Ten filmowy cytat pochodzący z najsłynniejszego romansu Casablanca z Humphreyem Bogartem i Ingrid Bergman zna każdy kinoman.
Bogart wypowiedział je w kawiarni Rick's Cafe American w tytułowej miejscowości Casablanca. Choć filmu tu nie kręcono, to jednak ciągle przyjeżdżają tu jego fani. Nie istniała też wspomniana kawiarnia, ale od 2007 roku kinomani mają Rick's Cafe, wyglądającą prawie jak ta filmowa, z fortepianem i przygrywającym pianistą oraz kelnerami w fezach. Choć miasto jest bardzo stare, bo jego początki sięgają VII wieku, to trzęsienie ziemi w XVIII wieku sprawiło, że zniszczona została prawie zupełnie wcześniejsza zabudowa. Dzisiejsza Casablanca to jedno z największych miast Afryki, w którym przeważa przede wszystkim nowoczesne budownictwo, ale jest też przepiękna architektura kolonialna, inspirowana stylem Art Deco. Perełką jest meczet Hasana II, wybudowany w 1993 roku. Ten drugi co do wielkości meczet Afryki mieści w głównej sali 12 tysięcy osób, a na dziedzińcu aż 80 tysięcy. Twój podziw wzbudzi też minaret, który ma 210 metrów wysokości i jest drugim pod względem wysokości minaretem na świecie. Zwiedzanie meczetu zakończ spacerem po nadmorskiej promenadzie La Corniche, którą otaczają liczne kawiarnie, restauracje, hotele i inne obiekty rekreacyjne. Zajrzyj też do zabytkowej Medyny, w której warto zobaczyć meczet Szleu i Bastion Scala. Możesz odwiedzić któryś z lokalnych suków, choć są one mniej ciekawe niż te w Fezie czy Rabacie. Jako miłośnik pięknych widoków przejedź się drogą z Marrakeszu do słynnej Doliny Dades. Wije się ona wśród gór Atlasu Wysokiego, jest stroma, miejscami wąska i wyjątkowo kręta, więc przygotuj się na spore emocje, a jednocześnie fantastyczne panoramy. Dolina Dades to wąwóz rzeki Dades, niezwykle malowniczy, obfitujący w przeróżne skalne formacje o przepięknych, najczęściej pomarańczowo-czerwonych barwach. Do tego dochodzą oryginalne wioski, palmowe gaje i boczne urokliwe kaniony, więc nie będziesz się nudził ani przez moment. Równie piękny jest wąwóz Todra, którego ściany wznoszą się nawet na wysokość 300 metrów. Dobrze urzeźbione wysokie skały przyciągają wspinaczy z całego świata, którzy starają się pokonać trudne pionowe ściany. A jeśli będziesz miał szczęście, to może natkniesz się w tym wąwozie na obozowisko wędrownych Tuaregów. Oba wąwozy kuszą wieloma ciekawymi szlakami trekkingowymi i niezwykłą kolorystyką. W Atlasie Wysokim możesz pokusić się o zdobycie najwyższego szczytu Maroka i północnej Afryki, czyli góry Jabal Tupkal. Nie musisz mieć umiejętności wspinaczkowych ani specjalistycznego sprzętu, jednak konieczne są porządne buty i naprawdę dobra kondycja, bo góra ma ponad 4000 metrów wysokości. Musisz się też liczyć z ewentualną chorobą wysokościową, a w okresie zimowym nawet ze śniegiem. Jednak widoki ze szczytu wynagradzają wszystkie trudności. Pamiętaj, że obecnie na szczyt można wejść jedynie z przewodnikiem. Maroko to także Sahara, ogromna, gorąca pustynia. Na start wybierz miejscowość Merzouga, gdzie znajdują się parkingi wielbłądów i ruchome wydmy. Zdecyduj się na nocleg na pustyni. Są przygotowane specjalne obozowiska, w których możesz bezpiecznie i wygodnie podziwiać rozgwieżdżone niebo, wschód i zachód słońca. A te na pustyni są po prostu zjawiskowe. Maroko oblewają wody Oceanu Atlantyckiego i Morza Śródziemnego, a wybrzeża obfitują w piękne plaże i znakomite warunki do uprawiania sportów wodnych. Zajrzyj do któregoś z licznych kurortów, aby odpocząć, popływać czy ponurkować. Jednym z najciekawszych kurortów, a jednocześnie uzdrowiskiem, jest Agadir nad Atlantykiem. Dawniej było to rybackie miasto, dziś królują turyści i wczasowicze. 10-kilometrowa piaszczysta plaża zawsze pomieści wszystkich chętnych wypoczynku. Możesz też wypożyczyć rower czy skuter wodny. W pobliżu jest ciekawy park narodowy, w którym zaobserwujesz wiele interesujących gatunków ptaków. Bardzo ładna i mniej zatłoczona jest Essaouira, niewielkie miasto w centralnej części wybrzeża. Jeśli lubisz windsurfing, to będziesz tu miał wymarzone warunki do uprawiania tego sportu. W czasie wolnym możesz zwiedzić starą Medynę, która zachwyca swoją biało-niebieską kolorystyką. Surferzy chętnie wybierają też Sidi Kałki,
nieco dziką plażę między Essaouira a Agadirem. Często są tu wysokie fale, idealne do surfowania. Jeśli wolisz spokojne plażowanie, to wybierz plaże nad Morzem Śródziemnym, które są bardziej kameralne i spokojniejsze. Śródziemnomorskie wybrzeże czaruje pięknymi klifami i ukrytymi niewielkimi zatokami z piaszczystymi plażami. Na pewno spodobają Ci się okolice Tangeru, na czele z cyplem Malabata, który zdobi zabytkowa latarnia morska. Z cypla bez problemu zobaczysz nie tylko Tanger, ale i oddzielone cieśniną wybrzeża Hiszpanii, a w pobliżu znajdziesz wiele ładnych, niewielkich plaż. Dobrym wyborem będą też Tetuan czy Alhokeima. Maroko jest mocno nastawione na turystykę, więc stara się, aby odwiedzający byli bezpieczni. Oczywiście możesz być narażony na pospolitą przestępczość, na przykład kradzieże, ale to zdarza się w każdym kraju. Musisz po prostu zachować odpowiednią czujność i przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Pamiętaj, że jest to kraj muzułmański, więc są pewne normy dotyczące strojów i zachowania w miejscach publicznych. Panie raczej nie powinny nosić krótkich spódnic i spodenek oraz odkrytych ramion, panowie krótkich spodenek. Pamiętaj, że nie do każdego meczetu wejdziesz, a jeśli jest to dopuszczalne, to musisz się odpowiednio zachować. Ważnym muzułmańskim świętem jest Ramadan, podczas którego jest dużo ograniczeń w funkcjonowaniu kraju, co może utrudnić podróżowanie. Nie powinieneś też publicznie palić, a tym bardziej spożywać alkoholu. Jeśli chcesz zrobić miejscowym zdjęcie, koniecznie zapytaj o zgodę. Bez niej możesz mieć nieprzyjemności. Nie fotografuj wojskowych. Językami urzędowymi są arabski i berberyjski, ale większość osób zna też francuski. Angielski jest o wiele mniej popularny. Walutą obowiązującą jest dirham marokański. W kurortach i dużych miastach są bankomaty, a pieniądze można wymienić w hotelach, bankach i kantorach. Zabierz ze sobą euro lub dolary. Złotówek nie wymienisz. Niektóre sklepy i hotele honorują karty bankomatowe. Jednak większość transakcji dokonuje się gotówką. W niektórych miejscach można też płacić euro. Robiąc zakupy, możesz się targować, co jest nawet wskazane. Jednak pamiętaj, że jeśli zaczniesz negocjować cenę, to musisz kupić ten towar. Tak nakazuje tradycja. Do Maroka wjedziesz na podstawie ważnego paszportu, który musi być ważny jeszcze przez 6 miesięcy od daty powrotu do kraju. Nie potrzebujesz wizy. Z Polski do Maroka najszybciej dostaniesz się samolotem. Bezpośredni lot trwa około 4 godzin. Możesz też dotrzeć do Hiszpanii, a stamtąd promem do któregoś z marokańskich portów. Do Maroka możesz jechać przez okrągły rok, jednak jeśli chcesz połączyć zwiedzanie z wypoczynkiem na plaży, to wybierz wiosnę lub jesień. Wtedy temperatury są nieco niższe niż latem i nie przekraczają 30 stopni. Wybierając termin, weź też pod uwagę region, do którego się udajesz. Temperatury mogą się sporo różnić w różnych częściach Maroka. Po Maroku można wygodnie podróżować pociągami lub autobusami. Masz wybór między przewoźnikami autobusowymi państwowymi o wyższym standardzie i cenach oraz prywatnymi, których jest z kolei więcej. Są też dwa rodzaje taksówek. Jedne obsługują miasta, petit taxi, inne jeżdżą między miastami, grand taxi. Coraz popularniejsze są też wypożyczalnie samochodów. Jeśli chcesz podróżować mniej wygodnie, ale dużo taniej, to możesz wybrać autostop lub rower. Zaletą takiego transportu jest lepsze poznanie miejscowych ludzi i kultury. Mam nadzieję, że udało mi się zainspirować Cię do odkrywania nowych miejsc i doświadczania niezapomnianych wrażeń. Pamiętaj, że każda podróż to szansa na poznanie innej kultury, na zrozumienie innych ludzi i na rozwijanie siebie jako człowieka. Jeśli planujesz swoją własną przygodę, to nie zapomnij skorzystać z linków w opisie pod filmem, aby zarezerwować noclegi i bilety do atrakcji na miejscu oraz zamówić kartę do tanich płatności za granicą. Subskrybuj mój kanał i wciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Życzę Ci udanych podróży i niezapomnianych wrażeń.